Radni uchylili podjętą w styczniu uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Z wnioskiem o zmianę wystąpiła firma Newag, która chce wybudować w Nowym Sączu spalarnię odpadów. Mieszkańcy, którzy nie zgadzają się na zlokalizowanie instalacji w centrum miasta obok ich domów, zwrócili się do radnych z prośbą o uchylenie tej uchwały. Prawda jest taka, że zmiana studium jest pierwszym krokiem do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i do otwarcia pełnej drogi do realizacji przedmiotowej inwestycji dla firmy Newag. Mieszkańcy chcą także rzetelnej informacji na temat funkcjonowania takiej instalacji w Nowym Sączu oraz przedstawienia planu gospodarki odpadami komunalnymi. Cieszę się z tej inicjatywy, bo ona znajduje oparcie już w grupie ponad 3000 mieszkańców, 3000 nowosądeczan, a lista cały czas rośnie. Proszę Państwa, jesteśmy świadkami tego, jak budzi się na nowo w Nowym Sączu społeczeństwo obywatelskie i autentyczny ruch miejski. Usunięcia uchwały to będzie w pewnym sensie z naszej strony raz, że dobry gest w stosunku do mieszkańców, a dwa, że będziemy mogli przeanalizować naprawdę szeroko pojętą kwestię zagospodarowania odpadów też w szerszym zakresie. A jak mówiła radna Teresa Cabała, przystąpienie do sporządzenia zmiany w studium było błędem, bo wcześniej należało zapytać o zdanie mieszkańców. A proszę Państwa, ja dalej powiem, że praktycznie to przedsięwzięcie już zostało bardzo dawno rozpoczęte. Proszę popatrzeć, które ulice były remontowane? Wyspiańskiego, 29 listopada, Nawojowska, a wjazdy do firm i tak dalej. Procedowanie tej uchwały jest przedwczesne, mówił z kolei radny Maciej Prostko, i jest próbą wykorzystania interesów społecznych do celów politycznych. Prezydent miasta Nowego Sącza, odpowiadając na apele mieszkańców, zaproponował przeprowadzenie referendum. Jeżeli mieszkańcy Nowego Sącza powiedzą nie, nie chcemy, tak? No to faktycznie Radzie Miasta nie pozostaje nic innego jak uchylenie. Moim zdaniem po półtora miesiąca czasu, kiedy podjęliśmy uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań, wycofywanie się z tego jest jakimś rodzajem pospiesznego i nieracjonalnego działania. Z kolei radny Grzegorz Fecko zwrócił uwagę, że w dyskusji na temat spalarni wykorzystywany jest argument konieczności likwidacji wysypiska. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że będzie ono dalej funkcjonować. Boimy się bardzo, że to miejsce na Tarnowskiej, na granicy dwóch osiedli Zabełcza i Przetakówki, będzie tym miejscem, które będzie hubem, którym się będzie przetwarzało te odpady, aby później zdecydować, czy jedne pójdą na składowisko, czy inne będą jako recykling, a czy inne pójdą do spalarni. Wszystko wskazuje na to, że będzie zwiększenie tego terenu, a powinniśmy go zamknąć. Radny Leszek Gieniec złożył wniosek o odesłanie projektu uchwały do wnioskodawcy, jednak większość radnych była temu przeciwna. Chodźcie Państwo i rozmawiajcie z ludźmi, nie popisujcie się tutaj wystąpieniami, tylko chodźcie na spotkanie, wysłuchajcie, co ludzie mają do powiedzenia, również w tej sprawie. Jak przyszło 100 kibiców i tupnęło nogą pod ratuszem, to się zaraz stadion na 8 tysięcy znalazł, tak? Tutaj ktoś powiedział, że jest blisko 3000 podpisów i nikt nie chce serio tego brać pod uwagę. Ostatecznie radni wycofali uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium. Za było 11 radnych, 10 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.